Cześć, czołem, drogi widzu. Witam w drugim odcinku Dark Knight, w którym rozpoczniemy sobie nową misję naszą, tak naprawdę pierwszą oficjalną po ucieczce z więzienia. Zobaczymy, cóż ten sharpshooter jest w stanie wyciągnąć. Zobaczymy, co tu się wydarzy ciekawego. Czy zdobędziemy też jakiś ekwipunek, bo na razie to wiecie, latamy w takich podstawowych więziennych łachmanach. Ogółem coś tak dziwnie, powiem szczerze, że ta gra tak ładuje długo. Jak na dzisiejszy czas to powinno się w mig wczytywać, a tutaj kręci, kręci, kręci i próbuje wczytywać, próbuje wczytywać. No i zaraz się przekonamy, czy wczyta. Dobra, dobra. Mamy tutaj misję numer 1 i misję numer 2, z tego co widzę. Poziom. Nie, to nie jest misja numer 1, misja numer 2, tylko to jest tak jakby poziom trudności. Ja bym sobie ten wziął. No i moglibyśmy tutaj rozpocząć. Cela więzienna TM8707. Cel podstawowy zamach. Cel znajduje się w stacji Stróżów Prawa w Potoku. Dostańcie się kanałami do ulic i załatwcie go. Szukanie zespołu uderzeniowego. No to się niczym nie różni, po prostu terminal jest z wielu stron. Poczekamy chwilę, jeśli nikogo nie znajdzie, to po prostu rozpoczniemy sobie tą misję tak jakby solo. Przy okazji w sumie możemy sobie tutaj zwiedzić ten rejon i zobaczyć. O, znalazło coś. Co to jest? Zezwól, zezwól. Stoję sobie tak, wiecie, z łopatką w ręku, zadowolony z życia. Najwyraźniej nie potrafi nikogo znaleźć. No trudno. Down in the bowels of the torrent. You're heading to the Enforcer station, and it will be fighting all the way. Navigate the sewers, reach the streets, and go knocking on the front door. No need to be fancy. No słabo, jeśli chodzi o optymalizację, tak raz, nieraz to chodzi płynnie. No dziwnie, dziwnie, Fat Shark. Jestem z botami, tak? Tak. Oh, catch a lungful of that! Rank don't begin to describe it! Can't always be sunshine and flowers, can it? Don't lose here! Stay alert! You wanna get out of the sewers? Find an ascender! Oh, but I'm not looking forward to this! A tu też jakieś takie kwadraty latają, co jest z tym nie tak? Wygłodzenie tej krawędzi jest wyłączone ogółem, ale to nie powinno mieć tak jakby wpływu. Dobra. To też nie za wiele zmieniło. O, w ogóle znalazło jakichś graczy. Chyba, czy mi się wydaje. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Tak, tylko Amelia jest botem. Hello! Zobaczmy, czy tu działa w ogóle ten czat głosowy.
Jest jakaś skrzynia, jest tutaj amunicja, ładnie, ładnie. No dobra. Kolejna skrzynia. Ta jest akurat pusta. Wow. Mamy amunicję jakąś. Tutaj też. Zaczyna się prawdziwa akcja. Szczerze mówiąc, coś ciężko mi się trafia w tych ziomutków. Nie wiem, co to odgłos był. Dobra. Dawać saperkę, saperka się tu sprawdzi. Gdzie on jest? Wkopałem trochę.
Ajajaj. O, oni gdzie są w ogóle? A, oni gdzieś tam biegali, dobra. Trio, tak ciężko jest trafić. Pięknie. Potrzebuję amunicji akurat. W ogóle jakieś te, jakieś... Aha, dwa granaty mam, dobra, i skrzynka z amunicją. Jakieś ogółem dziwne odgłosy tutaj dochodzą. Jakim cudem ja tym oberwałem? Dobra, potrzebna jest amunicja. A tu co mamy? Targ kupców. Czyli chyba gdzieś, gdzie mnie nie powinno za bardzo być. A, pusta skrzynia. Pozycja czwarta, pokuta ukończona. Ciekawe, czy jakieś tutaj są sekrety do zebrania. Ślepy zaułek. Mogę sobie w sumie... O, tu coś się świeci na zielono. Ciekawe, czy przyda mi się to. No chyba nie bardzo, bo nie widzę w ogóle żadnej tej. Żadnego elementu, który mogę zasilić tak jakby. Teraz tak będę przez pół mapy z tym szedł. Ło, co ty? Ło, dobra. Zostałem pytany. Ja tylko chciałem z bateryjką sobie iść. Dobra, wyrąbane w to mam.
Headshot. O, tu jest ta stacyjka medyczna. Dobra, czekaj ta. A, jest bateria wsadzona. Czemu ja tego nie zauważyłem wcześniej? Skąd on tą baterię wziął? Albo ona tu już po prostu była. No nie wiem, nieważne. Nie zwróciłem uwagi. Co mamy? Nic, raczej zero dostępu. Zaczęło się. Tutaj niczego nie ma, dobra. My gdzieś w ogóle tam polecieli. No chodź to, chodź to. In a while since the enforcers we were about to take it. Enforcers? Not worth the effort. They're no friends of us, darling. Where lenience dwells, heresy thrives. Wygłościsz osąd imperatora.
20 combat stunts! Pany, jeszcze się. No nie, ostatkami sił, no. No słabo, bo dwa razy padłem w tej misji. Więc trochę, tak trochę zadziałało to na moją niekorzyść. Ale spoko, pierwsza misja jest za nami. Widać, że troszeczkę kuleje ta optymalizacja, ale sam gameplay i tak dalej jest bardzo dynamiczny i całkiem fajny. Widać tutaj typowy taki klimat Warhammera. Mroczny, brutalny. No i mało kolorowy, w przeciwieństwie do Vermintide'a, w którym było no troszeczkę bardziej tak, nie bajkowo, ale kolorowo. No i oto mamy pierwszą misję wykonaną. O ile w ogóle, bo jakoś tak ani żadnego komentarza, ani nic. Ale w terminalu jest ta misja zaliczona, czy nie jest zaliczona? Bo tutaj z tego co widzę, to mamy dużo takich różnych misji. Tu jest zaliczone, bo jest V-ka chyba, tak? Czy nie? Mniejsza liczba hord. Zwiad wykazuje mniejszą koncentrację wrogów w strefie misji. Spodziewa się mniejszej liczby intensywnych starć specjalistów. Aha, tutaj pozyskujemy kasę i jakiś tam, powiedzmy, nie wiem, exp czy coś tego typu. No dobra, taką przykładową grę można by powiedzieć, mamy za sobą. Chociaż czy jest tutaj teraz właśnie jakakolwiek informacja na temat tego, jak wygląda, powiedzmy, misja. Nie no, dalej mamy pierwszy poziom, tak jakby, nie wiem. To jakby rozłączyło serwer czy coś tego typu. Ciężko stwierdzić. Cel podstawowy, śledztwo. No dobra, ale i tak powiem szczerze, że tutaj mamy, można by powiedzieć, o tutaj można znaleźć 3 zaginione tomy. Można by powiedzieć, że misję główną mamy już za sobą, bo jej tutaj nie ma nawet w tym, w terminalu, tylko mamy oczywiście inne jakieś tutaj zadanka. A, bo tutaj też mamy w sumie suwak, który pokazuje wyższy poziom trudności. Okej. No dobra, mniejsza z tym. Pierwszą misję mamy za sobą, taką przykładową. W związku z czym dziękuję bardzo oczywiście za uwagę. No i jakby nie spojrzeć, kolejny odcinek to będzie znowuż kolejny, tak jakby... nie wiem, kolejna misja, o, tak to powiem. Jeśli macie ochotę razem pograć, nie ma problemu. Ja nie widzę przeciwwskazań, fajnie byłoby stworzyć taką grupę ludzi, która sobie tutaj trzaska w tego Dark Tide'a i przed premierą wbije 100% osiągnięć. A jak się nie uda, to trudno. Ale tytuł zapowiada się obiecująco. W każdym bądź razie, dzięki za uwagę i do zobaczyska.